Grupa Azoty. Główny partner polskiego narciarstwa. Stefan, ponownie będziesz chyba dzisiaj najlepszym z Polaków. Zadowolony z tego startu? Tak nie do końca, troszkę na więcej liczyłem. Dzisiaj troszkę tak już opadłem z sił, ale dawałem sobie wszystko, żeby wykrzesać energię jeszcze na rozgrzewkę i na skoki. Wystarczyło to, bodajże teraz będę 21. Więc no, to jest pozytyw, że znowu kolejny raz takie stabilne skoki, ale szkoda, że to nie były takie skoki jak czy wczoraj w drużynie, czy na przykład w dniu kwalifikacji. Dzisiaj ten pierwszy skok troszkę mnie skrzywiło, tam nie było takiej czystej energii i miałem problemy nad bólą, a w tym skoku już było lepiej, tylko też były już trochę inne warunki, ale myślę, że tak pozytywnie można ten weekend ocenić. Właśnie, jesteś zadowolony w ogóle z tego startu w Willingen? Z czego najbardziej? Co się najbardziej ucieszyło? Te skoki tutaj w piątek były takie fajne, tak nie męczyłem się, tylko tak się fajnie skakało. A dzisiaj troszkę tak na siłę, przez to, że właśnie brakowało mi trochę tej energii i musiałem dużo z siebie dawać, żeby to dzisiaj funkcjonowało. Co teraz planujesz, bo kiedy Cię zobaczymy znów w zawodach? Teraz planuję wrócić do domu i najprawdopodobniej na Mistrzostwach Świata w lotach. Będzie start następny, także chwila odpoczynku, teraz trzeba będzie tak się odłączyć. Już nawet nie iść na trening na skocznie czy coś takiego, tylko po prostu zregenerować się i jechać dalej. A te warunki dzisiaj w ogóle są sprawiedliwe, uważasz? Znaczy wie, cały czas z dołu pod narty. Czasem mocniej, czasem lżej, ale jest to w miarę takie do ogarnięcia i tyle dobrze, że nie jest tak jak wczoraj, kiedy przerwali drużynówkę, tylko jest troszkę lżejszy ten wiatr, ale no, też trzeba też mieć po prostu takie fajne warunki na całej długości, żeby można było daleko nam bardzo odlecieć. Wiadomo, najlepsi sobie dają radę we wszystkich warunkach, ale jak ktoś tam coś popełni, jakiś błąd, to też ciężko później właśnie z tak niskiej belki, nawet przy dobrym warunku, jak się popełni błąd, już nie ma tej szybkości i ciężko później odlecieć. To dziękuję i życzę odpoczynku. Dzięki.